Hej, jestem z Wilbą, a to jest drugi odcinek z Hearts of Iron 4, gdzie gramy Czechosłowacją, dokładnie rzecz biorąc nazistowską Czechosłowacją. Tutaj bardzo szybko dokonałem, zmieniłem, no, szybko jak szybko, tak szybko jak się dało, zmieniłem nasz ustrój na faszystowski i wywołałem wojnę Węgrom, podbiłem Węgry i teraz chcę uderzyć na Rumunię. Teraz robimy, zwiększymy naszą produkcję artylerii i wyposażenie piechoty. Jeszcze więcej przehandlujemy za stal. No i będziemy powoli. Tutaj będziemy stabilizować ten front tak naprawdę, bo tutaj mieliśmy problem chwilowy. Bo wywołałem wojnę tak w ostatnim momencie, po prostu przeciwnik nie został gwarantowany. Tutaj widać powoli to idzie jak idzie. Tutaj w ciężkiej piechocie, dywizji ciężkiej piechoty, dorzucimy jeszcze jedną artylerię samobieżną i usuniemy dwie jednostki piechoty. I dzięki temu będziemy potrzebowali jeszcze więcej artylerii samobieżnej, ale dzięki czemu ta dywizja będzie miała bardzo duży pancerz, bardzo duże, w miarę duże przebicie, bardzo duży atak miękki, nie najlepszy atak twardy. I te inne współczynniki trochę spadną, ale będziemy mieli bardzo duży przyrost miękkiego ataku. Moglibyśmy tu jeszcze dorzucić w ogóle artylerię wsparcia, ale ona by nam zmniejszyła jeszcze nasz pancerz. A my tego nie chcemy, więc minimy te dywizje, ale możemy artylerię wsparcia będę dorzucić do naszej zwykłej piechoty. I tak też zrobimy. I piechoty górskiej tak samo. No i będziemy się szykować do uderzenia i tutaj powinna być to, że tak powiem, bardzo prosta nasza ofensywa. Powinniśmy po prostu prędzej czy później przełamać pozycje rumuńskie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nasze straty są spore, 7000, ale przeciwnik jest już prawie 30. Tymczasem rozpocznę jeszcze szkolenie kolejnych dwóch dywizji i dwóch dywizji piechoty górskiej. Powoli nam zaczyna brakować artylerii i ponieważ nam brakuje tej artylerii, to dorzucimy jeszcze jedną fabrykę właśnie do jej produkcji. Tutaj powoli nasza ofensywa jest wstrzymana na wschodzie, ale uda nam się prędzej czy później zrobić to, co chcemy. Tutaj znowu zdobywamy nowe fabryki, z których jestem bardzo zadowolony. Będę chciał znowu przehandlować, jeszcze mieć więcej stali, ale biorąc pod uwagę, że zaczynamy mieć naprawdę sporą ilość naszej, że tak powiem, zaczynamy mieć sporą ilość fabryk, tak naprawdę będzie iść w dobrą stronę. Jednocześnie zacznę, wezmę sobie pakt o nieagresji z Włochami. I zacznę poprawiać relacje. Tutaj będę chciał wziąć jeszcze ten paramilitaryzm, ideologiczny fanatyzm, a tymczasem zobaczymy, jak to tam nasza ta wojna postępuje. Tymczasem co z Niemcami? Niemcy postępują z tą innowacją powietrzną. No ale to już co będzie dalej, to zobaczymy. Tutaj nasza ofensywa postępuje prędzej czy później, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy młodzieżówki. Niech będzie i ten paramilitaryzm. Podczas gdy Niemcy robią innowacje w armii. Brakuje nam trochę artylerii samobieżnej, trochę zwykłej artylerii, niestety. Tutaj niestety nic na to nie poradzimy w tym momencie. Tutaj moglibyśmy dalej oczywiście badać doktrynę. A tutaj z wolną fabryką mamy trochę stali, a dorzuciłbym jeszcze więcej tej artylerii do produkcji. Czy ja w tym momencie zmniejszyłem sobie wydajność? Jeśli tak, to jestem trochę zdecydowanie takim głuptasem. Tutaj zaatakuję na tą pozycję. Tutaj wyślę tą dywizję piechoty. Powód jest taki, że jak tutaj zajmę tą prowincję, będę mógł normalnie wyeliminować te cztery, wtedy było cztery dywizje jeszcze piechoty i tutaj po prostu będę mógł kontynuować moje natarcie.
paramilitaryzm i po paramilitaryzmie ideologiczny fanatyzm. Tutaj tak naprawdę chwilowo mógłbym wstrzymać natarcie, a po prostu sobie z chęcią tutaj posiedzę i nie będę atakował. Tutaj jeśli przeciwnik chce atakować na mnie, albo Niemcy czy Włosi chcą atakować, to w to mi graj. Ja tutaj nie zamierzam chwilowo postępować dalej z ofensywą. Tutaj weźmy broń wsparcia 2. Będę chciał po prostu w tym momencie wykorzystać to, żeby uzupełnić po prostu jakiekolwiek niedobory sprzętu, które mamy. Artylerię powoli nadganiamy. I dorzućmy jeszcze jedną artylerię. I teraz brakuje nam tylko chromu. I chrom będziemy chcieli uzyskać od Związku Radzieckiego. Tutaj mamy całkiem sporo tych punktów i ja tutaj wezmę eksperta od logistyki, żeby nasze attrition trochę spadło, czyli jeśli mamy gdzieś tracimy na przykład z powodu właśnie braku zaopatrzenia, tracimy sprzęt, to powinniśmy tracić go trochę mniej i to jest będzie dla nas bardzo ważne w tym momencie. Paramilitaryzm wzrasta i no cóż, tutaj sytuacja jest raczej opanowana. Po prostu nie chcę w tym konkretnym momencie jeszcze wykańczać tej sprawy. Jugosławia. Jakbym z wami chciał stworzyć frakcję. Byście chcieli. Bułgaria. Nie chcę w tym momencie. Właśnie dobrze byłoby zobaczyć. Tutaj weźmiemy teraz ideologiczny fanatyzm. Wy będziecie chyba właśnie teraz się przygotować do zażądania Sudetów. Więc zaraz będziemy się szykować do tego ostatniego pchnięcia tutaj. Ale jeszcze nie, po prostu to będzie trzeba bardzo dobrze zgrać w czasie. Skończyliśmy badanie Computing Machine, bardzo dobrze. Tutaj skończyliśmy to, co chcieliśmy, to jest za wcześnie, artyleria też jest za wcześnie, chociaż artylerię ulepszoną moglibyśmy już tak naprawdę zacząć z nią kombinować. Tutaj weźmy tą ciężką piechotę, jakbym tutaj do ciężkiej piechoty chciał dorzucić tą artylerię. Mamy wystarczająco sztuk artylerii, nasza organizacja spadnie minimalnie. Wzrośnie nam w trochę punkty wytrzymałości, defensywa, przełamanie, to wszystko poza niestety tylko pancerzem, ale przybicie minimalnie teoretycznie by podskoczyło, więc też ulepszmy nasze dywizje pod tym kątem. I tutaj moglibyśmy też zacząć myśleć o wymienieniu w dywizjach piechoty górskiej właśnie zwykłych żołnierzy piechoty górskiej na artylerię i tak też zrobimy. Dlatego też tutaj bym ustawiłbym was przede wszystkim na jeden i tutaj was na razie wystawił w Pradze. Dobrze. A na razie tutaj zbiorę sobie trochę tych punktów. I powinno pójść zgodnie z naszym planem wszystko. Tutaj dalej poprawiamy chyba relacje z... Już poprawiliśmy? Poprawiliśmy. Poproszę was o akces, tak na wszelki wypadek. Tutaj też zacznę poprawiać relacje z Bułgarią. Jugosławia powinna być w miarę po naszej stronie. Grecy... O! Tutaj zaczynamy teoretycznie minimalnie tracić trochę tych punktów, ale się tym nie będziemy przejmować w najmniejszym razie. No i teraz zobaczmy. Czyli mamy jeszcze 30 parę dni. To jest czas teraz na takie dostateczne uderzenie niestety. Nie będę chciał tak naprawdę wziąć wszystko poza Besarabią i
Dobrudzią. Dobrudzia, ponieważ to jest jak gdyby... A, powiedziałem poza Besarabią. Zakończmy turę i koniec. Tutaj anulujemy to. Każemy wam przestać i was wstawię na tej linii. Dorzucę was też do tej linii. To powinno i tak pomóc nam. Tak, czyli wszystko będzie zgodnie z planem pójdzie. Będziemy chcieli tak naprawdę stworzyć naszą własną frakcję. A. To wszyscy tutaj powinniście trafić. Tutaj nie powinno być tej linii ofensywnej. Powinni zdążyć na czas, powinniśmy jeszcze zdążyć okopać. Mamy więcej fabryk zbrojeniowych, mamy kolejne 3 fabryki zbrojeniowe. Jakbyśmy chcieli coś innego tutaj dorzucić, będzie nam brakować stali, ale zobaczmy jak tak. Artylerii nam brakuje, brakuje nam artylerii samobieżnej trochę, czyli tak artylerii i sprzętu piechoty i znowu będziemy handlować z Francuzami na stal. I tutaj możemy zacząć badać rozszyfrowywanie. Tutaj będziemy, miejmy nadzieję, będziemy mieć wystarczająco sił. Możemy zacząć szkolić jeszcze jedną dywizję tą ciężkiej piechoty. ...120... Czyli tak, tu jeszcze dwie dywizje piechoty niezwykłej. No i będzie. Powinniśmy się z wszystkim wyrobić zgodnie z naszym planem. Tak naprawdę będziemy chcieli mieć... No tak, wy nie będziecie chcieli teoretycznie, bo się uważacie, że... Ale wy chcecie i co najważniejsze, Włosi będą chcieli się przyłączyć do naszych frakcji, więc to będzie taki trochę nieuczciwy, nazwijmy to, gambit. No i teraz tak, stworzymy frakcję. Frakcję nazwiemy w sposób taki może niezbyt ambitny, po prostu będzie Holy Roman Empire, czyli Święte Cesarstwo Rzymskie, tylko że tutaj będzie taki myk, tego to oczywiście nie napiszę, tylko to będzie Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Czeskiego, nie będzie Holy Roman Empire. Dobrze, okej, okay. Teraz was jeszcze będę chciał dołączyć, czyli Jugosławię, wy nie chcecie, Grecy chcą. Ciekawe, czy wy byście chcieli... O, jeszcze Polskę mógłbym skaptować. I w tym momencie mamy dosyć sporą siłę. Tutaj jeszcze poczekamy. Powinniśmy jeszcze... tu musielibyśmy jeszcze poczekać ładne parę dni. Poczekamy jeszcze. To chyba musimy mieć przynajmniej 8 teraz. No i widać jeszcze nie chcą. No nic, w każdym razie nie poddamy się. Mamy wystarczająco duże siły, mam nadzieję, żeby tu się obronić przed atakiem niemieckim. Przyłączymy Polskę do naszej frakcji. I w tym momencie jesteśmy tak naprawdę, mamy tutaj do czynienia z potężną frakcją Świętego Cesarstwa Rzymskiego przeciwko państwom osi, czyli Niemcy tak naprawdę, no, niezbyt mają szansę. Tutaj jest jeszcze ta Bułgaria, z którą chciałbym w sumie ich przyłączyć, ale jak widać po prostu uważają w tym momencie, że mają lepsze plany. Czy kogoś jeszcze mógłbym teoretycznie próbować wciągnąć do mojej frakcji? Wy jesteście demokratyczni, więc was się nie uda. A z innymi państwami też nie wiem do końca, czy chcę. Tymczasem zacznijmy w takim razie inwestować w wysiłek konstrukcyjny. Żebyśmy mieli jak najwięcej fabryk. Ciekawe, czy wy byście chcieli jeszcze dołączyć do naszej frakcji, oczywiście nie. No i... Teraz jestem ciekawy, bo jeśli dojdzie do... A, oczywiście brakuje mi narysowania jakiegoś planu, żebyśmy zaczęli mieć, zgromadzić jakieś tam punkty
jakieś tam punkty po prostu tego do kontrataku. Tutaj zacznijmy budować forty. Żebyśmy się mogli umocnić. A jeszcze tutaj możemy na Zaolzie jeszcze umocnić, ufortyfikować. Tak, i to wszystkie te naprawa infrastruktury, to jest na samym końcu, to mnie kompletnie nie obchodzi. No i teraz będziemy tak naprawdę wyczekiwać wojny. No i jest wojna. Widać, nasze siły, teoretycznie nasze siły są trochę mniejsze od... znaczy, na pewno moje siły są bezpośrednio mniejsze, mamy tylko 34 dywizje, ale te dywizje będą w miarę, powinnyśmy się... nas, powinnyśmy mieć ich coraz więcej, podczas gdy tak naprawdę mamy po naszej stronie 147 dywizji włoskich, oczywiście można się śmiać, że Włosi. Mamy 30 dywizji jugosłowiańskich, 65 polskich i 15 greckich, więc powinno to pójść jako tako. Tutaj możemy jeszcze, zobaczmy co Niemcy, tylko co Ruscy, że tak powiem, Sowieci kombinują. Ale tutaj możemy na przykład zacząć myśleć, no tak, wy na razie nie będziecie chcieli. Litwa woli być członkiem państw osi, ciekawe. No nic, w każdym razie tutaj będziemy powoli, że tak powiem, kombinować co dalej. Tutaj widzę dobrą okazję, tutaj mamy bardzo dużo dywizji zgromadzonych na tym odcinku. I tutaj będę tutaj chciał uderzyć w ten oto sposób. I tutaj zwolnimy. Będzie to bardzo ważne, żebyśmy mieli wszystko robili jako tako. Tutaj ustawię wam, żebyście działali w ten sposób. Tutaj będę chciał mieć jak najszybciej ten region alpejski rozwiązane, czyli nasze lotnictwo, żeby się tutaj skupiło, żebyśmy szybko byli w stanie po prostu wyrzucić stąd Niemców. Tutaj zacznę uderzać w taki sposób. Tutaj zaryzykuję uderzenie tędy. No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że pójdzie tak, jak zamierzam. Tutaj uderzę na Wiedeń, a wy pójdziecie w tą stronę. Tutaj uderzyłem na Graz. Tutaj w momencie, kiedy ja po prostu odblokuję tą pozycję, łatwiej będzie nam po prostu dywizjom włoskim i tak dalej po prostu działać zgodnie z planem. Tutaj jak widać prawie, że tak powiem, chyba się już udało otoczyć. Tutaj na razie bym tymi dywizjami wstrzymał uderzenie. Wolę ją, tą dywizję tak naprawdę zamknąć w kotle. Tutaj w Graz zostali wyrzuceni i tutaj będziemy kontynuować natarcie. Tutaj tutaj uderzymy w tą, z tej pozycji, tutaj zaatakujemy na Breslau, czyli na Wrocław. Tutaj na razie będę chciał utrzymać tą pozycję, ponieważ tutaj mamy dobrze ufortyfikowane pozycje. Tutaj została ta dywizja otoczona i zgodnie z planem chcę ją wyeliminować. Tutaj uderzymy w ten sposób, więc tutaj miejmy nadzieję, te dwie dywizje piechoty niemieckiej szybciej będziemy w stanie pokonać niż tą, i dzięki czemu znowu kolejna dywizja zostanie rozbita. Tutaj widać nasze postępy oznaczają, że zdobywamy nowe fabryki. Nie mamy co prawda za bardzo przez to surowców, ale będziemy teraz dążyć. Tutaj będziemy chcieli oczywiście do infrastruktury i dalszych zestawów badawczych. A ja tymczasem zacznę powoli robić to, co czyli zacznę inwestować w samoloty wsparcia. Cztery samoloty wsparcia, brakuje nam cztery gumy i tą gumę uzyskam od Królestwa Zjednoczonego. No i
Tutaj uderzymy w tych dwóch pozycjach. Tutaj zaczniemy postępować dalej. Tutaj atak. Tutaj atak, tam nie atak. Tutaj zostawimy tą jedną dywizję. Wami. Wami uderzy tutaj. Tutaj atak na Breslau na szczęście postępuje zgodnie z planem. Tutaj przeciwnik się wycofuje w tą stronę. Tutaj nasz atak idzie zgodnie z planem. Tutaj skierujemy się na Salzburg. Tutaj możemy... Jestem ciekawy, gdzie wy w ogóle zmierzacie, bo jeśli wy zmierzacie w tą stronę, to tak trochę śmiesznie. Dobra, to jest bardzo dziwne. Wygląda tak, jakby to nasze dywizje atakowały na nasz własny teren, gdzie znajduje się przeciwnik. Tutaj mamy trochę dywizji przygotowanych, więc tutaj będziemy chcieli uderzyć. To przeciwnik ma spory pancerz niestety, my nie jesteśmy w stanie go przebić. Więc te dywizje pancerne, jak widać, będą dla nas sporym problemem. Tutaj Salzburg jest nasz, a my dążymy do Monachium. A tutaj, no tutaj ten nasz atak został niestety powstrzymany. Zobaczmy, tutaj wszystko idzie ciągle zgodnie z planem. Mniej czy więcej. I tutaj uderzymy na Wrocław. Tutaj widać są jakieś tam dywizje niemieckie ufortyfikowane na tej pozycji, no ale to nas w najmniejszym stopniu nie obchodzi. Wy chcecie być kompletnie ten, wy chcecie być członkiem państw, a nie, nie chcecie być członkiem państwa, się bardzo dobrze. Wy chcecie, boicie się, że to wojna, ok, ale jak na razie jesteśmy, my tylko 8 tysięcy, chyba tylko my walczymy w tej wojnie, jak na razie. Skończyliśmy badać broń wsparcia, jednocześnie bym zaczął wynajdywać myśliwce. Tutaj uderzymy, spróbujemy, że tak powiem, wykonać uderzenie. Jak z naszym sprzętem? Sprzęt, jak widać, radzimy sobie bardzo dobrze. Tutaj zaatakujemy tymi dwoma dywizjami. Będę chciał wypychać coraz bardziej naszego przeciwnika. Tutaj przeciwnik nas atakuje na Salzburg. Was wrzucę w tą stronę. A, dobrze, wy zajmijcie tą pozycję. Wrocław jest nasz. Jeśli byśmy... Udałoby nam się przełamać na przykład opór niemiecki w tym punkcie, spróbujemy. Jedna dywizja powinno się udać, miejmy nadzieję. Mamy wiele wyższy współczynnik ataku. No, z tym to jest różnie. Tutaj ma, jak widać, całkiem nieźle sobie radzi. Czyli niestety ta jedna dywizja została zmuszona do odwrotu, ale dorzucimy drugą dywizję, tym razem piechoty górskiej. Czy ja chcę bezpośrednio dowodzić jugosłowiańskimi dywizjami? Może lepiej nie. Tutaj mamy do czynienia z dywizjami pancernymi. No, to by się raczej nie skończyło super jakoś dobrze, ale tutaj możemy wykonać kolejne uderzenie. No i tutaj mamy te ileś dywizji, tutaj spróbujemy uderzyć na te 6, ale jak widać się nie dało, ale możemy za to zajmować tą prowincję. Jeśli tutaj by się udało Niemców stąd wyrzucić, albo stąd, to moglibyśmy całkiem nie gorzej. No i teraz mamy do czynienia z okrążonymi Niemcami, więc po prostu zaczniemy czyścić. Tutaj uderzymy w tym miejscu,
przełamiemy znowu kocioł na pomniejsze dwa. Tutaj zaś uderzymy naszą piechotą w tym miejscu. Tutaj Włosi i Polacy powinni wystarczająco skutecznie bronić tego punktu. A tym razem, tymczasem co tutaj? Tutaj nie mam zbyt dużych sił. Tutaj by się udało jakoś przełamać gdzieś tą obronę. Tutaj bym zgromadził... Nie, nie, bez strategicznego przełamania. I w ten sposób tutaj bym tutaj i zaatakował tutaj. Taki jest mój plan. Tutaj nasz atak się nie powodzi na razie, ale tutaj zaatakujemy sobie w ten oto sposób. Jedną dywizją w tym miejscu i jedną dywizją w tym miejscu. Tutaj trochę wstrzymamy ten nasz atak. Odzyskamy organizację i ponownie uderzymy w tym momencie. Tutaj Niemcy, widzę, się dobrze bronią przed polskimi dywizjami. Polskie dywizje zawierają piechotę, artylerię, oddziały zwiadowcze i artylerię wsparcia, czyli całkiem nieźle. Niezłe są te dywizje, chociaż zależy od tego, jaki mają stan wyposażenia, jak widać, polskie dywizje niestety nie posiadają zbyt dużo wyposażenia jeszcze. Po prostu wojna wybuchła za wcześnie, a nie byli gotowi. Tymczasem dorzuciłbym jeszcze więcej artylerii i sprzętu piechoty. Z tym sobie radzimy. Nie no, z tym sobie radzimy bardzo dobrze. Ale tak czy siak będzie nam brakować teraz znowu tungstenu i gumy. Nie możemy... A, bo oczywiście, bo gumę musielibyśmy sprowadzać. Czy możemy zamiast tego... A, czyli możemy. To tak zrezygnujemy. I w tym momencie mamy wszystko zapewnione. Ponieważ teoretycznie możemy handlować drogą lądową. Tutaj wykańczamy ten kocioł niemiecki. I tutaj po prostu co dalej? Tutaj by się przydało. Kontynuować nasze natarcie. Tutaj to natarcie chwilowo niestety. Przeciwnik ma 6 dywizji. Co jest sporą ilością dywizji. Tutaj wyeliminujemy kolejne dywizje niemieckie. Ich liczba, jak widać, dywizji spadła. A my możemy po prostu, no cóż, kontynuować natarcie. Tylko tyle możemy. No to niech będzie już ten ostateczny atak. Przeciwnik ma... Muszę powiedzieć, że śmieszy mnie ten obrazek Ernsta Eberhard Hela. Ale no, oni nie mają zaopatrzenia. No i koniec. Koniec, proszę państwa. Więc no teoretycznie podskoczyło znowu liczbę dywizji. Jestem ciekawy, czy mają jakieś... Nie, nie mają znikąd sojuszników. A my tymczasem... O, tutaj widzę teoretycznie te dywizje niemieckie. Tutaj wykonują pchnięcie, ale nie powinno tutaj nam w żaden sposób zagrozić, zwłaszcza, że powoli będziemy rozpędzać się na terenie równin tutaj. I teraz, gdzie byłoby najlepiej wykonać takie uderzenie? Tutaj bym zgromadził, wami bym trafił tutaj, a wami tutaj. Nie, więc po prostu tutaj. I wami po prostu wykonam atak tak, a wami będę chciał wykonać atak tutaj przez rzekę. Jak dobrze pójdzie, uda nam się pozbyć tych dwóch punktów i tutaj znowu wyeliminujemy może z jedną, czy jakąś tam liczbę dywizji. Tu
tutaj spróbujemy zaatakować. Niestety to jest jeszcze jedna dywizja i tutaj widać sobie radzą bardzo dobrze. Tutaj mamy trochę nadmiar zaopatrzenia. Tutaj spróbujemy wykonać takie uderzenie próbkujące. Tutaj widać jest tylko po jednej dywizji, więc tutaj też spróbujemy. Jedna dywizja, ale tutaj widzę, przeciwnik ma bardzo wysoki współczynnik kopania. Kopanie, państwo. Tak, tutaj mają bardzo dużą tą dywizję. To do tego, co więcej, to jest nasza zwykła piechota, czyli nawet nie piechota z artylerią samobieżną. Zobaczmy, jak nasze wyposażenie. Nasze wyposażenie cały czas wygląda całkiem znośnie. Tutaj widzę, Niemcy powoli postępują, ale tutaj powinna się sytuacja ustabilizować na linii Wisły, a ja tymczasem się z wami pożegnam, bo przekroczyliśmy 30 minut. Jak dobrze pójdzie, za niedługo ta wojna powinna być skończona, więc dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia z tym razem. Hey!